Zaraz, wy też tu pracujecie? Kogo jak kogo, ale parkingowych to tu nie brakuje. Niezła walka! Piątka za dobre chęci! Winda na nic się nie zda. Wiedzą, że tu jestem. Ale może mógłbym zakraść się szybem. Stąd chyba mógłbym dostać się do apartamentu. A mnie właśnie. Uchwyci się co? Jeśli podejdę bliżej, załatwię go. Już prawie. Z dala od światła. Thank you.
Ostrożnie. Wysoki ten budynek. Bomby zapalające? Serio? Niedobrze. Jest i Standish. Okej, co teraz? Wpisuj hasło! Hasło, chyba. Biedigura. Tu idzie, Dikudin. Wydaje się spięty. Chyba lepiej się go pozbyć. Gasimy światła. Dobry słuchacz. Szczerze? To dzieło lepiej wygląda w kawałkach. Thank you.
Dobra, droga wolna. Oby Standish był cały. Spróbujmy jeszcze raz. Już jest bezpiecznie. Czego szukali? Dokumentów finansowych. Na temat oddechu diabła? Skąd o tym wiesz? Po co im one? Nawet nie wiem, co to jest. Pan Osborne od lat pakuje w to pieniądze, ale trzyma cały ten projekt w tajemnicy. Tylko ja mam jakiekolwiek informacje. Już nie. Skopiowali część dokumentów na bezpieczny serwer. Dane płacowe doktora Isaaca Delaney'a. Kto to? Naprawdę nie wiem. Padnij! Dawaj, dawaj! Czekaj, inna jest! Trzymaj się! Go mam! Spróbuj spadać wolniej! Nie. W porządku? Tak, tak myślę. Dobrze, dobrze. Wiesz, jak na szyb windy, ten jest całkiem przytulny. Hej, Yuri. Wszystko gra? Tak. Ale niewiele wyciągnąłem ze Standisha, nim przylecieli agenci Sable i posłali mnie na drzewo. O co im chodzi? Mam wrażenie, że oni chcą go zmusić do milczenia. Bo wie o oddechu diabła. Tak. Czymkolwiek to jest. Pracuję nad tym. Chyba mam pewien trop. Trop? Brzmisz jak glina. Chciałaś powiedzieć Spider Cop? Yuri? Nie dziwię się. Peter, co się stało ze Standishem? Jest cały. Okej, dobrze. A demony? Chodziło im o nazwisko. Masz długopis? Tak, dajesz. Doktor Isaac Delaney. Dobrze. Kto to? O co z nim chodzi? Miałem nadzieję, że ty mi powiesz. Już patrzę. Chwila. A, zanim zapomnę. Zostawiłeś u mnie ten nadajnik Tombstona. Zostawię go u doktora Octaviusa. Dam znać, co znajdę na temat Delaney. Tu Centrala Sable. Mamy informacje na temat sytuacji w Clinton? Placówka X-Ray pod ostrzałem. To demony! Tu gromadzony jest nadmiar danych z pozostałych stacji. Żeby, broń Boże, nie marnować miejsca na firmowych serwerach. Przypilnuj proszę, żeby właściwie działała. W przeciwnym razie praca pozostałych stacji pójdzie na marne. Na serwerze jest za mało przestrzeni. Zaraz się przeciąży. To wywoła czystkę. I przepadnie cały dorobek Harego. Nie pozwolę na to. Chwila. ISU trzyma niedaleko nieużywany serwer rezerwowy. On pomieściłby nadmiar danych. Ale żeby się z nim połączyć, będę musiał przestroić anteny. I to szybko. Nie trudno znaleźć aktywny odbiornik.
Muszę się tam tylko wspiąć. Okej, znajdźmy kolejne ogniwo w szyku. Mam. To już wiem, co mam robić. Trudno znaleźć aktywny odbiornik. Muszę się tam tylko Okej, znajdźmy kolejne ogniwo w szyku. Mam. To już wiem, co mam robić. Miałbyś chwilę, żeby coś dla mnie sprawdzić? Nie, ale jak ładnie poprosisz? Dostałam zgłoszenie w sprawie podejrzanego pudła na dachu w Hell's Kitchen. Mogłabym wezwać saperów, ale jeśli to tylko szkolny projekt naukowy... Ta, wiem, cięcia w budżecie, bla, 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 bla. No i... Mógłbyś to, proszę, sprawdzić? Jest magiczne słowo. Mam nadzieję, że to jakiś szkolny projekt. Tęsknię za tamtymi dniami. Szkolne projekty są znacznie łatwiejsze niż te życiowe. Wiadomość od doktora. Wybacz tak późny telefon. W mojej głowie roi się od pomysłów. Za bardzo się ograniczyliśmy. Po co zastępować brakujące kończyny replikami, kiedy można w ich miejsce zamontować coś lepszego? Człowiek bez ręki chce ją odzyskać, ale mógłby dostać w zamian znacznie więcej. Nie musimy sugerować się ludzkim ciałem. Możemy sięgnąć dalej. Pomyśl tylko. Doktor naprawdę pracuje pełną parą. By się nie wypalił. Jaka sytuacja w Meatpacking District? Centrala transportem Bravo atakuje demony! Kolejna kamera. To musi być Black Cat. Zazdrosny, że odwiedzam innego mężczyznę? Na to liczę, ale musisz wiedzieć, że nie lubię łobuziaków. Udało się. Czemu to robisz, Felicio? Wiesz, że i tak cię złapię.
zabiegamy sobie prawo do nieobsługiwania i nawalania przestępców. Tak tu jest napisane. Pościg za zamaskowanymi terrorystami z bombą. Funkcjonariusze z Health Stacks, przyjęto? W jaki sposób twoje oczy się poruszają, co? Czary? Tak, trzymaj, stary. Agenci Bruce Bale, tu centrala. Co u was? Demony ostrzeliwują nasz transporter! Spider-Manie, widzę, że znalazłeś mój punkt zwiadowczy. Kto mówi? Złe pytanie. Poprawne brzmi, czy rozbroisz podłożone przeze mnie bomby? Ten tajemniczy gość ma punkty zwiadowcze w całym mieście. Ten komputer namierza bomby w dzielnicy. I lada chwila wybuchną. Muszę pędzić. Muszę się śpieszyć. Bomby zaraz wybuchną. Jeszcze jedna, szybciej. Dziesięć sekund! Mogło być lepiej. Podczas rzutu to zmniejsza celność. Dla ciebie to jakaś chora gra? Gierki są dla dzieci. Ja jestem profesjonalistą i tyle zarabiam. To twój klient marnuje pieniądze. Wiedza potrafi być cenniejsza od pieniędzy. Obserwując cię, wiele się dowiedziałem. MJ, znalazłaś coś o tym Izaku Delaney'u? Zobacz zdjęcie, które przesłałam. Który to Delaney? Nie wiem, chyba będziesz musiał tam pójść i się przekonać. Dobrze, że już mam kostium.
odebrany telefon od cioci. Peter, rozmawiałam z mamą Milesa. Była zachwycona tym pomysłem. Ta biedna kobieta ukrywa smutek, żeby mieć siłę dla syna. Potrzebuje czasu, żeby oddać się żałobie, a on musi poczuć, że ma po co żyć. Twoja propozycja była bardzo rozważna. Będę bez ciebie taki dumny. Tu centrala. Jak wyglądamy na Union Square? Ostrzeliwują nas demony. Potrzebne wsparcie! Wolę pomóc gościom, którzy nie wysadzili ratusza. Fajne wdzianka! Może spróbujemy sił w wrestlingu? Impreza na Halloween. Nie muszę się przebierać. Przebrał się za jednego z moich głównych widzów. Sprawdźmy, kogo wybrał. Dlaczego jesteście tak wredni? Wszyscy są przebrani. Doskonale. Jesteśmy braciaki pajęczaki! Obgarnij te pajęczaruki! Przepraszam, doktor Delaney? Oh, Spider-Man, Luke. Tym razem mnie nie schwytasz. O nie, dym. Co ja teraz pocznę? To twój koniec, Spider-Manie! Kto teraz cię mam? Ej, co z tobą? Pracowałam nad tym hełmem cały tydzień. Muszę odszukać doktora Delaney'a. Imprezuję gdzieś tutaj. Kim jesteś? Bohater sąsiedztwa, Spider-Man. Mądrala. Nie mogę użyć sieci. Jak się tam dostać? Yeah!
szukam Isaaca Delaney'a. Pewnie wywija na parkiecie. To on. Jaszczur w kitlu. Dobrze! Jeszcze! Ej, patrzcie, to pajączek. Jestem jednym z twoich nemezisów. Musimy walczyć. Może później. Co jest, pajączek mięczaku? Boisz się mojego potężnego rogu? Hej, hej, a ty to kto? Hej, walcz! Stój go, Spider-Manie! Co to za? Orzec, kurde, no! Jest go, Ostro! Powiedzcie, czego chcecie! To wy głupi, tak? Spluwy nie są prawdziwe. Do tyłu, już! Zostaw go! Wszyscy cali? Tak. Dobrze. Wesołego Halloween! Oświetlenie. Ah!
Dokąd zabrali Dillianeya? Kim jesteście? Zacząłeś z kimś pracować w laboratorium mózgu. Skąd o tym wiesz? Nie mam na to czasu, Isaac. Podaj nazwisko. Koniec zabawy, Lee. Jednak nie koniec. Podaj nazwisko. Doktor Morgan Michaels. Dziękuję. Nie!
taniej! To już wszyscy. Muszę znaleźć Lee.